Jestem zarządcą pewnej kopalni. Nadzoruję ponad 200 kopaczy. Powiem tak. Kopacze rudy to są największe matoły, z jakimi w życiu pracowałem. Większość z tych ludzi ma problem z pisaniem i czytaniem, a ja muszę ich uczyć zasad wydobycia i bezpiecznej obsługi kilofa. Nie da się! Chociażbym wychodził z siebie i stawał obok, to się kurwa nie da. Mi się mózgi resetują metr za progiem komnaty szkoleniowej. Codziennością jest, że oni nie zdają prostych testów po szkoleniu. Nawet jak im dyktuję odpowiedzi, to źle zaznaczają i nie zdają. Wszystkie szkolenia jak krew w piach. Oni kurwa nie są w stanie przyswoić żadnych zasad bezpiecznej obsługi kilofa. Mają zdrowie i życie innych ludzi kompletnie za nic. Tłukę im do tych zakutych buf, że zdrowie i życie człowieka jest bezcenne i że muszą uważać na pełzacze w kopalni, bo nie mają z nimi szans. Myślicie, że to coś daje? Mamy 40 wypadków przy pracy rocznie. Najgłupszy wypadek przy pracy kopacza w mojej historii? Facet olał zalecenia ze szkolenia. Nie stosował się do instrukcji producenta kilofów do kopania rudy. Bo on wie lepiej, bo wydobywa już 10 lat. Nie osadził kurwa kilofa na trzonku zgodnie z zaleceniami, że jak się zamachnął, to kilof wystrzelił jak kusza i mu rozjebał łeb. Nie jestem w stanie nauczyć tych durni niewłażenia do opuszczonych tunelów kopalni. Oni uważają, że nie ma się co bać, bo pełzacze już dawno są wybite przez strażników świątynnych. Facet wlazł do gniazda samej królowej pełzaczy. Wyjebała go z miejsca i tak przypierdoliła mu odnóżem w głowę, że połamało mu kręgi. Najtrudniejsza branża w całej kolonii. Ludzie, trzymajcie mnie, bo mi rozwali bebek ze śmiechu. Kopacze, nie zostaje się jak masz skończony 6. krąg magii w klasztorze Inosa. Kopaczem rudy zostaje się jak nie potrafi się robić w życiu kurwa nic. Ci goście byli w stanie przyswoić tylko umiejętność machania kilofem. 80% kopaczy ma szkołę podstawową. A co robią kopacze rudy? Każdy w kolonii karnej widzi. Zajmowanie złóż w tunelach, bo sobie robią zawody. Wyścigi w ilości wydobytej rudy, bo jeden ma 89,5, a drugi 89,7 bryłki, więc go przegania, bo policzył, że na 10 tysięcy bryłek rudy zaoszczędzi 4 minuty. Szeryfowanie na kopalni i utrudnianie wydobycia innym. Kilof mu pęknie, to go pierdolnie do lasu w krzaki, albo zostawi na środku kopalni, żeby się ktoś na nim rozjebał. Przejdźcie się po dolnym pierścieniu i posłuchajcie rozmów kopaczy. To jest taki rynsztok, że portowy moczymorda Skorinis dostaje opadu szczęki. Do tego dochodzą kradzieże rudy. Każdy kopacz kradnie bryłki ze swojej kopalni. U nas ustawia się dziesiątki strażników w tunelach, żeby nie kradli, ale zawsze jesteśmy krok za nimi. Zawsze znajdą sposób, żeby podjebać trochę bryłek. Jak wam kopacz powie, że nie kradnie, to go zapytajcie, po chuj mu puste szkatułki w ekwipunku. Kolejna rzecz. Alkohol. Codziennie rano dymam przez obóz i każę im chuchać. Muszę kurwa, nie mam wyjścia. Ci ludzie są nieodpowiedzialni. Jak się zapomnę i ich nie sprawdzę, to się napierdolą po pracy jak stonka po opryskach. Nie piją w pracy, ale przychodzą w takim stanie, że ja biorę gościa na chuchanie o 12 w południe, to jebie jak z laboratorium Korkaloma. Pytam się, o co chodzi? On nie pił alkoholu! Gniotę go, to mówi. Wypił wczoraj 6 mocnych ryżówek, litrowych. Ale przecież ryżówka to nie alkohol! Nie ma tygodnia, żeby nie złapać kopacza, który przyszedł napierdolony do pracy. U nas tego nie ma,
bo nasza branża cechuje się tym, że nie śpią w kopalni, bo wykopują wszystko w jeden dzień pracy. Ale co jeszcze robią kopacze w innych obozach? Zgadzają się na każde zbydlęcenie, jakie zaserwuje im zarządca. Wymyślono prawo o czasie pracy kopaczy, które ma chronić innych przed ich zmęczeniem oraz ich samych przed nimi samymi. A to bydło to prawo łamie. Oszukują tych strażników, kombinują z kartami kopacza. Śpią na sypach, leją na koło, srają w tunelach jak pełzacze, myją się w rzece i wpierdalają potrawkę z chrząszcza. Nie ma takiego upodlenia, jakiego nie zniosą, bo to są po prostu takie prymitywy. Kopacz to nie jest najcięższy zawód. Kopacz to jest stan umysłu. Oni sami utrudniają sobie ten zawód, bo sami zgadzają się na takie traktowanie. Na koniec dodam, żeby być sprawiedliwym, znam paru kopaczy, swoich pracowników, którzy na szczęście są wyjątkami od tego, co napisałem. Ale niestety, tych prawdziwych fachowców od rudy na poziomie można policzyć na palcach może dwóch rąk.